wielkie jak Rzym. Witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek i dzisiaj chcę was zaprosić do naszego mieszkanka. W tym mieszkanku mieszkam razem z Mają, dlatego do naszego. Cześć Maja. Hej. Maja się bardzo wstydzi przed kamerą, widzowie, ale musicie ją, prawda, zmotywować, żeby się nie wstydziła. Piszcie w komentarzach jakieś miłe słówka, prawda, dla Maj i może Maja coś nagra ze mną jeszcze. Może jakiś wykrywacz kłamstw, czym ja kłamuję z czymś albo cokolwiek. Zobaczymy, piszcie. I zostawiajcie mi żeby oczywiście łapeczki do góry, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej takich vlogów. I co przyjaciele, jeszcze chcę was zaprosić na pamięć. Ale to zaraz, bo wam wiele powiem o tym jeszcze za chwilę. No to co, przechodzimy widzowie do tego mieszkania. No to co, mamy tutaj tak, kibelek, szafę, co wybieramy? Nie łazienkę, kibelek. Łazienka. Ja gadam z moimi ziomeczkami, tak? Z moimi ziomeczkami gadam kibelek. No, także tu mamy kibel, tu mamy szafę, co wybierasz? W ogóle widzowie, potem wam coś powiem. Ja jestem wywalony z każdej szafki tutaj, jakiej możliwej. Jak to kobiety, że wszystko zajmują, nie? No i co, jesteśmy w ubikacji, która jest mega jasna. Jest tu strasznie biało, a ogólnie posprzątaliśmy w tym mieszkaniu najbardziej jak się da, bo no, wypada. Dla widza wypada, żeby tutaj było bardzo czysto. Ta łazienka jest strasznie biała, strasznie jasna. Ja wolę takie mieszkania, które są bardziej troszkę ciemniejsze, ale niestety taką dostaliśmy, jeżeli pod wynajem. Bo my te mieszkanie, właśnie, w ogóle wytłumaczę, my te mieszkanie wynajmujemy razem z moją girlfriend, ponieważ gdzieś za półtorej roku się wyprowadzamy. Do mnie gdzieś. Dobra, wytłumaczę wam. Ja mieszkam w Katowicach, w sensie blisko Katowic. Maja mieszka w Szczecinie, jest to jakieś 500-600 km od siebie. Także no, to jest związek na odległość. Lecz wynająłem mieszkanie i przyjeżdżam tak czasem na 2 tygodnie. Potem wracam, do tego widzicie inne stanowisko co chwilę na filmie. Ale co, da się, widzicie, związek na odległość. Da się, jesteśmy już ponad prawie półtorej roku. Mieszkamy praktycznie razem. Z przerwami oczywiście. I co, da się, no to pewnie, że się da. Także nie mówię, że się nie da. Ale jeszcze macie taki belka. To kibelka, mamy tutaj co? Wszędzie jest marmur, to wygląda tak jakoś bardziej, bardzo elegancko. I tak, ten kibel mi się bardzo podoba, szczerze. Tu mamy, prawda, piękny prysznic. Ten kran jest mega, nie wiem, to wygląda jak z takiego królestwa, widzowie. Powiedzcie mi, czy widzieliście gdzieś taki kran? No zapewne nie. To śmiesznie się odpala tą wodę strasznie. No, taki bajerek, widzowie, ale z kibelka wyjdźmy, bo tu w sumie nie ma co więcej o tym opowiadać, przyjaciele. Chodźmy teraz do następnego pokoju, jakim jest sypialnia w sumie, mój gaming room, bo mam tu również stanowisko komputerowe. Jest to gaming room, strasznie ciemno tu jest. W ogóle przepraszam, widzowie, jak czasem będzie tak migotać ekran, takie paski się będą robić, ale nic z tym nie zrobię niestety. Ten pokój, w sensie drzwi tego pokoju wyglądają od razu jakby to był pokój takiego nastolatka typowego, który jest sportowcem albo koszykarzem, nie? Ale to jest nasza sypialnia, także zapraszam. Co my tu mamy? Na sam tutaj pierwszy rzut oka pojawia się nasze, w sumie ja zawsze mówię nasze, bo wszystko to my zdziałaliśmy razem, widzowie. To jest stanowisko nie najwyższych lotów, ale takie spoko. Wszystko nagrywam, wszystko działa, także to jest najważniejsze, ale zapraszam tutaj, nie wstydźcie się, nie wstydźcie się. Mamy podpis Tojta w ogóle, podpis Katy, znaczek YouTube'a, a to pewnie widzieliście na drzwiach na filmach, czyli subuj! Subuj, widzu! Subuj! Tu mamy kolejną szafeczkę, może zaprezentuję wam tą szafkę. Ta szafka to jest szafka, którą też w sumie widzicie na filmie. Mamy tutaj świnkę, kolejną świnkę, tylko że z Lego. Oczywiście klip z YouTubera, więc każdy YouTuber musi mieć taki klip. No i akcja, co? Kręci się. Hollywoodzka przygoda. I dostałem od mojej dziewczyny, Mai. Od Mai dostałem taki obraz. Co to jest, widzowie? Może ktoś nie wie. No, oczywiście wiadomo, że to jesteśmy my narysowani. Ale jest to nawiązanie do bajki. Bajki, to jest bajka dla dorosłych. Rick i Morty, czyli mój ulubiony serial na Netflixie. I Maja zrobiła mi taki prezencik, że tutaj jestem ja, prawda? Tutaj jest Maja. Tutaj jest rynek w ogóle. Co prawda nie ma Nelly, ale Nela jeszcze nie istniała wtedy, jak dostałem ten obraz. A byłaby tu taka mała, prawda? A w ogóle muszę wam... Ja teraz mnie długo nie było w domu, chyba już 15 dni. A Nela teraz jest w okresie takim, że ona rośnie. Ona jest coraz większa, ja tego nie widzę. Ona pewnie teraz, ona była taka, a teraz będzie taka. Ja nie widzę mojego dziecka jak rośnie, to jest bardzo smutne. Ale nagramy z Nelą jakiś pewnie odcinek. Ale strasznie, ostatnio strasznie gryzie. No, Maja nieraz płakała przez Nelę. Taki, tak, tak. Kto płakał? Ty płakałaś. Nie, ja się tylko denerwowałem, bo mnie denerwowała. Ale... Dobra, jak srała pod kanapą, widzowie, ciężko, no czy nie... Kto to sprzątał wtedy? No Maja, ale ja musiałem przesuwać kanapę w środku nowe. Co mamy dalej? Jak widzicie, biurko, taka, no zwykłe duże łoże, na którym sobie śpimy razem z Mają. A tu mamy, uwaga, uwaga, ledziki, widzowie. Wszystko tu jest. W nocy, jak te światło, bo teraz tam jest światło odpalone. Jak romantycznie, widzowie!
Co się śmiesz? Zasiądźmy sobie przy moim stanowisku gamingowym number 2. Dlaczego number 2? Bo tam właśnie w Siemianowicach mam swoje stanowisko główne, a tutaj zrobiłem sobie stanowisko, żebym jak przyjeżdżał tutaj... Nie wiem, to w ogóle jest milion IQ, widzowie, jak macie, znaczy to trzeba mieć też pieniądze, ale normalnie ten związek by ciężko był, żeby przeżył, ale przez to, że mam stanowisko i mogę pracować również tutaj, no to co? Przyjeżdżam do Maja na 2 tygodnie, na 3 tygodnie i sobie siedzimy, prawda, i też nagrywam. I co, mamy tutaj aparat, Lumix GH5, to jest mój stary aparat. Tu jest też mój stary komputer, także wszystko stare wykorzystałem. Ten komputer nie jest jakiś najlepszych lotów, także nie ma co wam mówić o nim. Ważne, że działa i nagrywa i ten, ale będę chciał go też i tak wymienić. Co, sprzęt gamingowy? Nie będę polecał, bo jeszcze mi nie zapłacili, także tutaj mamy najlepszy mikrofon Shure. 2 monitorki oczywiście, lampę, Elgato, ring. I wszystko hula, to jest najważniejsze, co prawda kable nie są w ogóle poukładane, jest syf, ale nikt tego nie widzi, my się za 1,5 roku stąd wynosimy, także... Mój pulpit wygląda jakby tutaj przeszła apokalipsa zombie, ale jest okej, w sensie tak wygląda pulpit youtubera, muszę znowu ogarnąć. A, przyjaciele, takie czapaczki, czapeczki możecie kupić sobie w Panios... Czapaczki... Przestań się śmiać... Czapeczki możecie kupić sobie w Panios Style. Co? Hawcik jest, bardzo dobra jakość czapki. I takie zdjęcia dokładam do każdego zamówienia. Plus, widzowie, pokażę wam jeszcze zeszyty. Mamy taki zeszyt, pyk, 32-kartkowy. A w środku mamy marginesy z lewkiem. Też takie możecie zakupić. Dobra, nie, chyba nie ma co ten, co tutaj dalej siedzieć, prawda? A, dobra, wam powiem o tym, nie? Mamy tutaj, prawda, to jest moja szafa. Siema, to moja szafa. I co? Dlaczego to są moje ciuchy? Ponieważ wszystkie szafki w tym domu są zajęte przez kogo? No powiedz, że ty. No dobra. No przez Maję, oczywiście, że tak. I ja niestety ciuchy mam tu, na stole. Jak przyjeżdżam, opakowuję się z walizki, walę je tu. I to jest moje życie, mieszkanie właśnie. A Maja tutaj, prawda, wszystkie szufladki, tam całą szafę, jak widzieliście, ma zapełnioną. A ja tutaj sobie żyję, nie? Jak taki ten. No i co? A to są w ogóle ciuchy na zielone 2. I nie chcę wam aż takich pokazywać, ale jest mały spoiler. No, te ciuchy, fajne, fajne, zobaczcie, wyjdźmy stąd. Chodzimy, widzowie, do salonu, ale co się kryje w salonie? W salonie kryją się, widzowie, zdjęcia. Ile tu jest zdjęć? 5000 zdjęć, ale mam, jeszcze będzie o wiele więcej, bo podpisuję i każde zdjęcie podpisuję osobno. Jeszcze będę miał 2 razy tyle w domu. Jeszcze raz tyle już, 10 tysięcy już podpisałem, także no jest to mnóstwo zdjęć, a potem będą znowu jakieś inne, ale no widzowie, te wszystkie zdjęcia ręcznie podpisuję, także do każdego zamówienia możecie dostać właśnie takie zdjęcie. A tu mamy zdjęcia. Czekaj, no nie pokazuj tego. Tu mamy zdjęcie z Majusią. To wszystko, to co tu widzicie, stworzyła mama Mai. Także bardzo dziękujemy. No i co? Dziękujemy. Dziękujemy. Ale tego zdjęcia nie chcemy pokazywać. Bo to nie męskie. No nie pokazuj tego zdjęcia, to nie. No ale tutaj są fotki nasze takie słodkie. No i co? Lecimy dalej, widzowie. A właśnie, tutaj mamy te zdjęcia, ale już podpisane. Na razie malutko podpisałem. I co? Każdy, jak widzicie, fotka jest podpisywana ręcznie. I wam to udowadniam, żebyście nie myśleli, że jest drukowana po prostu. No. I idziemy dalej. Zapraszam serdecznie do kuchni! Do kitchen! Mamy taką wyspę fajną. No, no co, nie wiem po co, znaczy po co, przydaje się, to prawda się przyznaje, jedzonko fajnie, tak ten, i co, tutaj mamy dalej, to ta paczka w ogóle, tu są buty na teledysk palią zielone, ale to otworzymy sobie na końcu, bo są to buty, które, no takich butów na pewno jeszcze nie widzieliście, powiem wam tak, a czemu to jest krzyk, czemu to jest chorodek, Halloween już jest dawno po, no dobrze, co my tu mamy dalej, mamy zmywareczkę, którą uwielbiam, dlaczego, jest mała, ale otwiera się sama, jak się wszystko umyje i czasem jest tak, że wiecie, zapomni się otworzyć zmywarki, potem nawet jak są umyte rzeczy, to potem woda zaśmierdnie i... A ona się sama otwiera, jest taka samowystarczalna, jakbym to mógł powiedzieć. Ten kranik też uwielbiam, bo można zrobić takie coś. Siuuu, widzicie to? Takie coś, czyli nazwę to manualny kran, widzowie. Co się śmiejesz? To moje nazwy indywidualne. I myjesz, widzicie? Ja widzę, jestem mężczyzną, który, prawda, sprząta w kuchni ogólnie w domu. I pomagam Maję. Potwierdź to, żeby nie było. No. To tak. Mnie przekonują. Tak. No, tu mamy, prawda, jakieś kawki i tak dalej. Kawki. Herbatki, kawki. Tam nie pokazuj. Powiedziałem. A, sorry. No. Powiedziałem. Tu mamy co? Prawda, mikrofalówkę. To jest mikrofalówka, bo. Takiej nie mieliśmy mikrofalówki w tym domu, ale kupiłem jakąś taką, jedną z gorszych naprawdę, bo nie ma co inwestować w mieszkanie, w którym nie będziemy mieszkać. Ale mieszkanko się już buduje ogólnie i za 1,5 roku się wprowadzamy razem do mnie. No, tutaj mamy
szklany, podświetlane. Tu są szklanki, tu są szklanki. I bardzo mi się podoba ta szafka, bo jest na dotyk, patrzcie, tak cyk. I tu mamy co? Przyprawki jakieś, garnek. Widzowie, ja już jestem stary hop, ja zamiast Lego i zabawki kupuję sobie garnek. I to jest moje dziecko, bo ja się nauczyłem ostatnio robić rosół. I jak ktoś do mnie przychodzi, to ja robię w takim dużym garnku i częstuję. Bo jestem miłym przyjacielem przyjaciół moich, fajnie. A to pokażmy na przykład te nasze magnesiki, widzowie. To są nasze magnesy, bo jak gdzieś jeździmy z Mają, no to zbieramy właśnie takie magnesy. I tutaj na przykład mamy magnes z Mazur, magnes z Austrii, Kreisberg. Tu mamy magnes ze Splitu, czyli z Chorwacji, gdzieś byliśmy w wielu miejscach, oraz magnes z Wisły. I byliśmy też w wielu innych miejscach, ale dopiero niedawno zaczęliśmy zbierać magnesy. Także zobaczymy, co będzie za 10 lat. I co, tu szafek nawet nie będę pokazywać, bo tu są naczynia i tak dalej, także to jest zbędne. Ale pokażmy lodówkę, bo to was pewnie interesuje. Co Palion ma w lodówce? No dzisiaj aktualnie prawdopodobnie nic, bo od razu po nagraniu tego odcinka idziemy na większe zakupy. Co, pokażę wam, co? No nie ma tu za dużo rzeczy, widzowie, serio. Nie pokazuj tego, to nie nasze. W sensie naszych przyjaciół. Ja ogólnie robię tak, biorę sobie, prawda, power shota, zdrówko i zagryzam sałatę. Prawda. No i patrz, owocki, zdrowo, tutaj jakieś pomidorki, prawda, truskaweczki, ogórasy. No, ale musimy iść na zakupy, bo muszę zrobić kolejny rosół w tym pięknym garnku. W zamrażarce jest więcej, jakieś mięska zamrożone, coś tam, bla bla bla. W kuchni możemy wyjść, ulatniajcie się, widzowie, ulatniajcie się. Tu jest taki fajny stoliczek, prawda, i tutaj mamy salon. Witam was w salonie, ogromna kanapa. Kanapa jest mega fajna, wygodna i duża, to jest w sumie najważniejsze, tak, w kanapie. Można ją rozłożyć, przyjaciele mogą również spać. Tutaj co, zwykły biały stoliczek, a jak widzicie, tutaj podpisuję sobie zdjęcia, możecie sobie zerknąć, jak to robię. Robimy tak, cyk, jeden podpis. Drugi podpis. Ale zrobimy tak, widzowie, jakieś dedykowane zdjęcia, żebyście widzieli. I zróbmy sobie co? Co zrobić? Serce. Serce? Albo kwiatka. Nie no, kwiatka nie, bo narysuję brzydko, a serce wyszło mi fajnie. Także kto dostanie coś takiego, to jest wygrany. A co, może jeszcze jest? Jeszcze coś może dla widza. Dla widza? Uśmieszek zrobię. Patrzcie, taki fajny. Takiego bobasa zrobię. Taki bobas. Jeszcze nosek. No i git, widzowie, kto dostanie takie coś? No to będzie miał wejściówkę VIP. Dobra, widzowie, tu jest jeszcze tak, mamy telewizor, ten telewizor nie jest za duży, ma 50 cali, a przy tej ścianie, która jest po prostu ogromna, wydaje się, że jest malutki, także ja bym tutaj, jakbym tu mieszkał i bym kupił sobie to mieszkanie, no to jakieś 100 cali to jest minimum, widzowie. Tutaj mamy jakieś liście, to nasza inwencja twórcza, żeby nie było tak biednie. Widzowie, ja nie lubię strasznie jasnych mieszkań, a te mieszkanie jest całe białe, ale i tak mi się podoba, po prostu mi się podoba, to jest takie nowoczesne, ale gdybym ja robił te mieszkania, to pewnie było wiele elementów drewna, jakieś bardziej ciemnych mebli, żeby było przytulniej. Ale i tak jest fajnie, w sensie czuję się tutaj swobodnie w tym mieszkaniu, także jest bardzo fajnie. Podoba mi się, że jest w ogóle noc, jak widzicie, ale podobają mi się mega te okna, bo te okna są na cały ten, na całe jakby ścian, także to też jest mega fajne. No i co, jest jeszcze balkon, ale balkon na balkonie już jest ciemno i balkon jak balkon, no. Nie ma tam za wiele, widzowie, do pokazania. No i co? Jeszcze to wam pokażę. Takie fajne, nie? Widzowie. Paweł Maja. Dobra, ale teraz, przyjaciele, pokażę wam ostatnią rzecz w tym odcinku, którą miałem zrobić. A mianowicie otwieramy pakę. Czyli buty, widzowie, te buty kupiłem na Ahead Place. I te butki, przyjaciele, patrzcie na to. No, to jest grube, widzowie. I zaraz wam powiem cenę, bo to pewnie was najbardziej interesuje, ile te buty kosztują. Więc mamy zielonego buta, bo dwa buty mają inne kolory. Tu mamy pomarańczowego buta. Do tych butów są cztery rodzaje sznurówek dopięte. Cztery rodzaje. A do tego, uwaga, uwaga, te buty mają zegarek tutaj na wierzchu. To jest mega dziwne, pewnie mówicie, co to jest w ogóle? Ale też fajne mają podeszwy, jakby takie niebo, nie? I jakiś napis po angielsku. If you, dla osób, które rozumieją angielski. If you knew what you had was rare, you would never waste it. Dobra, no to są te buty, widzowie, Jordany Midy i one kosztują, uwaga, uwaga, ogólnie właśnie na teledysku zielone 2 będę występował, także to nie mogły być złe buty. Musi być dobry outfit, musi być mega dobry teledysk i pewnie nie zarobię z tego teledysku, bo wydam zbyt dużo. Te buty kosztują około od 8 do 10 tysięcy, waha się cena. W Polsce nie wiem, czy są jeszcze takie, szczerze. Musiałbym się dopytać ziomka z tego sklepu, bo on się zna, ale mówił mi, że ultra rzadkie, także no, dlatego tyle kosztują.
No to co widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się to mieszkanko podobało. Jest to takie zwykłe mieszkanko, nie urywa pupy, jakbym to powiedział, ale jest nasze i wam je pokazałem. Pewnie niedługo wam pokażę mieszkanie, które kupiłem, a może niedługo dom, a może zamiast mieszkania dom, wiecie? Ja ogólnie inwestuję w mieszkania i wynajmuję, także zobaczymy co to będzie. Łapkujcie, subskrybujcie na dole, wpadajcie na Patreon, stoi, yo!